Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Ligi Legend i dzisiaj jest godzina 23.13, dopiero mam czas coś nagrać, więc bardzo przyjemnie. Teraz jest weekend, więc weekend postaram się coś nagrać do przodu z kamerką, bo wiem, że nie było dawno i już tęsknicie za moją mordką, nie ma się do czego fapać, etc. i tak dalej. A dzisiaj jest Lux. Lux w brązie 2 bodajże. Kolega dostał skina, się chciał pochwalić, ładna jest ta Lux, bardzo ładna. Pójdziemy sobie w tą ciemną, ale nie pamiętam, nie znam przepisu. Jeśli mogę tak to nazwać. Wiem, że ogień jest. To ogień na pewno jest najpierwszy. Gramy na Zedzika, dlatego egzaustik jest wzięty. Mamy dwóch tanków. O! I Laoi ze Storm Riderem. To może działać, to nie jest głupie. Storm Rider jest moim zdaniem niedocenianą masterką. Ale ona nie działa też na każdym czempionie, nie? Na Graves jest chyba najlepsza moim zdaniem na ten moment. Strasznie dużo mu daje. Dobra, panie Zedzik. Back to the Shadows, ładnie mu powiedziałeś, idź sobie. My tutaj chcemy tylko świąteczne porządki. Problem jest taki, że jak ja rzucę to... O nie, 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 tutaj widzę, że tutaj są te indikatory. Dobra, jak wrócę do bazy to zrobię, przeżyję na tym. Znaczy, że muszę potwierdzić, że rzucę, ja tego nie lubię. Mógłbym się do tego przyzwyczaić, ale... No teraz to zrobię. Hotcase tutaj. Dobra, tak. Potem najwyżej mu to zmienię, jak dam radę. Jak nie zapomnę. A mu napiszę. O, miniona przez to straciłem. Muszę trafiać, nie? Że sobie ładować tą ikonkę. Ogólnie mi ktoś pytał też ostatnio, o co chodzi z tym remontem. No mam remont, wymieniamy, powiedzmy, szkody wykonane przez Kunę. Nie żyje raczej. Aha, dobry flash logopeda. Prawie to spieprzyłem przez tego flasha, bo mi przycięło trochę. Ale dobra, kill to. Tak bym musiał flasha spalić, nie? Nie było szansy, żebym go dogonił. Spieprzył trochę, bo dwa razy pasywkę na nie dałem. ZD można tak powiedzieć, nie? Ale nie na Lux. Oj, pasywka się... A, jeszcze była. Dobra, nie, nie przepchnę tego. No nie, muszę to przepchnąć. Chciałem spróbować. Szkoda, że ten wave się nie rozbił na wieży. Maksujemy E. Muzyka jest troszkę też za głośna, mi się wydaje. E, spoczko. Morello? No jakbym przegrywał, to mógłbym zonie zraszować, nie? Byłoby dobre, ale teraz myślę, że Exos mi się odnowi do czasu jego 6 poziomu. I jak nie będę mieć jakoś mało HP, to go... To raczej przeżyje. No nie ma sensu stracić defensywny item, jak wygrywamy. Ten remont. Pozostałości i szkody po Kunie naprawiam. Nie dokończyłem mojej myśli. Mieliśmy Kunę i Kuna to jest straszny skurwysyń, co muszę przyznać. Rok temu już zżarła całą te takie ogrzewanie. To jest taka wełna, taki materac, co jest pod sufitem. W ogóle jak zrzucaliśmy dach, mamy całą płytę gipsową na, pod dachem. Nie mam tak jakby takiego normalnego stryku z deskę, z desek. Pełno ciał jakichś takich szkielecików, ptaszków małych, nie? Po prostu tragedia, pestki po włosach, jakieś jajko podobno tam było, nie widziałem tego, ale słyszałem od chłopa. Więc tragedia, muszę przyznać. W ogóle kiedyś, rok temu, jak już ją widzieliśmy, słyszeliśmy ją, bo to słychać, nie? Coś wam tam biega po bitce, czy ogólnie tam nad wami. To kupiliśmy taką klatkę z ojcem i chcieliśmy ją złapać, ta klatka była w ogóle na wilki nawet, muszę przyznać, ale tam głównie na lisy z tego co widziałem, na Allegro chłop pisał, jakiś taki w ogóle... Jak on to był? No jakieś leśnicze to sprzedało w ogóle, jakaś firma cała taka się tym zajmuje. Mukunę nie można zabić, jest teoretycznie w Polsce chroniona. Ale z tego co widziałem, z odszkodowaniem za nią też jest różny, więc no. A były straszne, jak to zrzucali, to właśnie takie były takie tunele porobione w tej wełnie. I ona sobie schodziła, tak wiecie, jak mamy taki dach właśnie... Skośny, nie wiem, skośny się chyba na to mówi ładnie. To takie tunele sobie tam porobiła szmaciara. I się potem właśnie dziwiliśmy w zimę, czemu tak tutaj? Czemu tak zimno jest, nie? Co się dzieje? Pies tam jest na 60 stopniach, a dalej. No, teraz mi ładnie przypieprzył. Level upa dostał. Dobra, i tak jest easy. Może mieć 6 zaraz, no ale to... Nas to aż tak nie boli. Trochę minionów przez to misuje, ale chcę wam powiedzieć. I właśnie taką klatkę zrobiliśmy. I ogólnie Kunę strasznie ciężko złapać, bo ona czuje zapachy i tak dalej. Nic co wrzucie ludzkiego do klatki wam nie chwyci. Dlatego poszedłem do cioci, która mieszka trochę dalej.
Tak mieszkał na przedmieściach i ona właśnie ma kury, kurki ma swoje. W takich rękawiczkach musiałem jajco przynieść. I właśnie te jajco wsadziłem do klatki, nie? Bo jakby było takie z lodówki, to nawet to wyczułem, czy coś jest nie tak i na pewno by się nie dało złapać. No ale jak dobrze wiadomo, że znacie historię, i tak się nie dało złapać. Ale zamiast tego złapałem dwa koty. To są tak głupie te koty, takie normalne jakieś, wiecie, co chodzą po domach i tak, nie szyję raczej. Nie przypominam sobie, nie wygląda jakby od kogoś sąsiada. Ta klatka jest taka fajna, że z obu stron jest wejście i na samym środku jest taka kładka, jak którą się naciśnie, na niej jest te, tam było miejsce na jajko, nie? Nie wiem, czego on tam szukał, ten kot. Nie wiem, w sumie, czy kot. Wątpię, żeby na jajca polował kotę. Tak mi się ciężko go było wyrzucić. To rok temu było oczywiście, nie? A teraz już ojciec powiedział, że jak znowu wróci po tym remoncie. Bo to jest drogie, ta wewnętrzna jest naprawdę droga. Więc no. A też takiej kunie nie możesz ani nie zabić. No a z tego co trzeba, to ludzie każą wywieźć tam do 30 km, coś takiego, bo ona zawsze i tak wróci, więc do 30 km trzeba wywieźć. No ale tylko dwa koty logopeda złapał. Potem je pół godziny wyciągałem z tej klatki, bo nie chciały wyjść. No tak ją tak zrzucałem, że takim trząsłem tą klatką, no to i tak nie wychodziły, bo się tam trzymało łapkami tych kratek. Śmieszne to było. Oczywiście się nic nie stało, żeby mnie ktoś nie wziął za złego człowieka. Od razu je wyciągnąłem, bo to klatka była od razu pod domem, pod oknem i słyszałem jak piszczały. Tylko nie wiem za cholerę czego one tam szukały. Właśnie żadnych tam jakichś tuńczyków i tak dalej, bo ludzie proponowali też jakieś tuńczyki na tą kunę i tak dalej. No wiem, ziomki, ja się trochę zagadałem. Macie, mój gang. No, w ogóle o grze nic nie mówię. No tego za mało spanishowałem się, mam być szczery. No tak sobie farmię i chyba aż tak, że nie dobiję, nie? Jest co oglądać. Przynajmniej mam coś w podziałem śmiesznego. No i teraz mam nadzieję, że nie wróci, bo jej nie ma od roku. Ale one słyszałem, że on na lato przychodzą. Też właśnie, że jak się już taka kuna raz przyjdzie, to już tu wraca zawsze, ale to jakoś nie wróciłem. W ogóle jak kiedyś mieliśmy pieska, niestety nam umarł, to nie było żadnych takich problemów. Nie było kretów żadnych, nie było w ogóle, wiecie, takich kretowisk w ogrodzie. No bo jak pieska nie ma, to nie wiem, za to dinozaury przyjdą. Miss, nie to. Tego najpierw. No chyba do bazy poszedł. Też wrócimy sobie. No, mógłbym go bardziej, jakbym się skupił tutaj na grze, ale dzisiaj to nie mam jakoś ochoty, tak powiedzmy, jakoś tryhardować superowo. Chyba, że już się będzie gierka przegrywać, bo nie chcę, to nie jest moje konto. Zostaje mi udostępnione. No ziomek, uważaj, bo tam schodzi ten na pewno. No, Zedzik tam schodzi z szóstką. O, nie żyje ten. Nie ma erki, nie wiem co w ogóle tam robić w tej dżungli. Jak na rankedach w Diaksie. A jeszcze blue buffa dostał. To energia to musi fajnie regenerować. Strasznie coś tej drużynie źle idzie. Irytuje ten Zed, muszę go złapać i raz z tej erki uderzyć przynajmniej. O, wieża. Boję się Jaxa, mam przeszykę. Co on kupił? PF-a w ogóle kupił, co on chce iść w Duska? W Daska albo w Guardiana tego, nie? Nowego. Połkować trzeba gnojarza. Tylko już nie mogę tak łatwo podchodzić pod bejziczki. Słyszałem? No, wiedziałem, że go trafię, bo nie miał gdzie uciekać za bardzo, nie? Był przy wieży schowany. On musi teraz wrócić do bazy. No to go nie zabije, niestety. No to stabufa ciekawego, nie? Że jak zabije zerki, to chyba cooldown coś takiego, choć jak zabije? No. No bocie pieprzają trochę, chociaż nie, 4 razy się wywaliła. Top sobie radzi, dżungla jest taka mech. Mogę iść na tego bota, ale tam jest Ziliano, nie? Nigdy tak trasher nie róbcie. Narzekajcie, że mało wam opowiadam. To jest złe, jak macie zasięg na Flea, czyli to takie podsunięcie pod siebie, to najpierw lepiej to rzucić.
oni stunę połapali. Jezus Maria. No ja mam... O nie, jak ta wieża jest nastakowana. Tragedia, mogłem już zabić. Nie spodziewałem się, że agro wieży ze mnie zjedzie. No, ta dystania nie powinna skakać, ja powinien skoczyć szybciej. Ona już była nieźle nastakowana. No nic, sam też nie zagrałem superowo, a nie mogę teraz. No ale no, inaczej to powinniśmy zrobić, za wolno to było wszystko zrobione. Ta mewka stała w miejscu, bo opcja ją zabić. Hotness? No nie ma tego za dalej, o. No idźcie, uciekajcie stamtąd, proszę, was znowu zabiję. Macie wizję na nim, to nie dajcie się głupie zabić. Jeszcze teleport tam leci, to w ogóle. Jak podejmą walkę, to nie rozumiem. No mam ładne dipsy teraz. I tam idą, mam R-kę. No jak ich jakoś ładnie złapiemy, troszkę tam nie spaliłem. No bijcie się w nich. O, tu jest Jax w ogóle. No tylko tego Zeda właśnie widzę. O, zerkował. Nie ma fleszyka, bo chyba ta raczej fleszowa. Zajebiozo. No i to było ładnie rozegrane. Jaxa wysadziłem. No, wiele właśnie tych midlanerów ma power spike'a po Morello. W ogóle szybkie zrobienie AP na AP magach jest bardzo dobre w pewnych sytuacjach. I na bota teraz. Chociaż mógłbym wieżę potyrać, no i spróbować pierwszego tureta wybrać. Dobre tepeki, chyba że chcą wieżę zrobić. No i idę, mam tego fleszyka. No, za wolno. Jezus, ten ziomek co zrobił. Też się zdenerwował. No tak close to było. Jakby mewka jakieś inne itemy złożyła, bo mi kryta uderzyła, to pewnie umarł. A, i Lao ich porobi. W moją stronę mógłby uciec. To zróbmy tą wieżę, jak już tyle tutaj na tym bocie siedzieliśmy. No ja byłem po kwiatki, miał za mało HP. Piernięcie mnie zabijało. Here comes the heat. No on nie zrobi tego, tak, masz teleporta? Nie, ona to typowa. Przeżyje? Przeżyje. A ja merkę zaraz. No i na niej nie dożyłem z tego co widzę. Ej, 12-18, nie jest wcale tak dla nas idzie. Ten Jax gdzieś free killki dostał. O, jest ten YOLO build, ja tego nie lubię w tych brązach, bo to zawsze wygrywa. Znaczy może nie zawsze, ale bardzo często to... Powiedzmy, nie wiem, robicie jakiegoś mastera, spadacie jakieś attack speed itemy, czyli ten... Nie pamiętam jak się nazywa ten upgrade, nie? Co tam dodatkowy damage daje na ataka, Bloodrisor. Wygrywacie gierkę, bo nie wiem, bo jakoś nikt was nie umie sfokusować i tak dalej. I łapiecie parę killów i snowballujecie, to jest na brązie taki już... Mastery, dlatego ostatnio zacząłem bonować. Ojej, za niepotrzebny atak. Lipa katapultę straci, to jest Lipton. Czy Zed mnie zabije? Nie powinien, mam egzosta. Jakbyś go złapał? O, na bota idą. No już mamy teraz cały wave praktycznie z Ludensem, jak się jeszcze odbije. No ja mam power spike'a bardzo dobrego. No tu jest Zedzik. Może się na mnie zatrzymać, ale jednak nie chciał. Triple!
Nie wiem, czemu ten Zetu wrócił tak późno. Mogli to lepiej zagrać. Zrobimy sobie tutaj dżunglę, warda. Nie dorzucę. I'm the only one warding. Fajne ma głosy. No, no w końcu skin. Legendarny, czy tam epicki. Zacznij koła. Pewnie na takie Yasuo, nie wiem, ma zrobić 0-10, to też pewnie coś mówi. O, jak to nie dobiłem. Dobra, wrócimy sobie po... Nie wiem, czy jest sens tą zonę robić, ale jeszcze 10 cedera by mi się przydało. Bo nie mam tutaj runek. Teraz będziemy mogli się naładować. Kurde, no nie wiem, jak się robi tą. O, bo nie. Sam powiedziałem coś innego zrobiłem. Tak, zróbmy. Strasznie mam dobry building na tą minutę. Mogę iść full damage, nie? W końcu zdobyłem przewagę, dlatego też czasami uważajcie, jak gracie na przykład jakimiś tankami. I okej, jesteście tankami teoretycznie, ale na przykład zdobędziecie wszystkie kille w drużynie, bo większość. To czasami pójście w tanka jest okej, dobre, bo więcej wytrzymacie, ale też nie będziecie mieli jak wasza drużyna zabić w tych poziomych game'owych walkach. Na przykład, nie wiem, gracie na topie. No bo jednak jakim bruzerem, to czasami coś tam można zrobić, co jest w miarę tankowne i... Wam pomoże. O, ten Zed schodzi, no nie dałem sysy. Zagadałem się znowu. No tutaj jest? Nie ma go tutaj. Co mnie straszycie? No oni są głupi, jak chcą walczyć. Ja bym się z tym trzymał. O nie, nie rzuciły jelki, nie. Nerwkę głupio straciłem. Ale chciałem coś zyskać z tego, że tu przyszedłem. Jak oczywiście na czacie. No, wstrzymałem to, bo trochę go wyciągnął ten ziomek. No, ale nic się złego nie stało. Here comes the heat. Kiedy nie? Mam już to naładowane na full, a dalej nie mogę. Daj się trafić, Zed. No nie mam takich super problemów z maną. To jest ciekawe. Ja tu mogę zrobić jakieś playsy, chcecie. O, za wolno. Nie wiem, co się teraz daje. Może wodę? Kto tam dostał tą merkę? A Tristana, nie zauważyłem nawet. Powietrze teoretycznie, nie? Kurde, nie, jakieś zrobiłem pioruny teraz. No nic. Nie wiem, nigdy nie grałem tym skinem, więc wybaczcie, nie mam go nawet. Lux może w miarę lubię, ale... Nie ma tyle, żeby tym skinem ciągle grać. To pewnie woda, nie? Tak by obstawiam. Ogień i woda, no... To z Minecrafta przecież jest, nie? No kurde, jak ja mógłbym nie wiedzieć, że lawa tam i się co tworzy. To takie czarne gówno się tworzy, nie pamiętam się. Obsydian? To może być coś z ciemnym, bo obsydian był ciemny. Nie, to też jest fajne, wszystkie są fajne. Ciekawe, czy na sama QR umrze. No widzę, że tutaj idą przyjaciele. O kurde, jak tutaj dużo jest. O kurde, ale mnie zżukował. No to nie żyje. No, ładnie ze to zagrał, na ślepo tym tylko rzuciłem. No nic, tak w ogóle na nim mapę nie patrzyłem. Jedna wyjebka może być. No, no ma dalej sporo te cooldowny. Mi się wydaje, że 7 sekund to jest mało. Oj, Laoi się w powietrzu zatrzyma. Nie wiedziałem, że maski Laoi się w powietrzu zatrzymają, jak ona się zatrzyma. Musiałem jej to ominąć. No w ogóle też jest godlike. No i Laoi też z tego, co widziałem, na brązek banują. Musi mnie wstać, to już takie mocarne jestem. Storm.
No, w sumie logiczne, że jakiś ogień i powietrze. To będą jakaś burza, nie? Ja byłem supportem w tej gierce, ale mi dali mida, więc możecie mi podziękować. Autofilam dostałem. Ej, Trandor się dobrze buduje, moja drużyna, nie wiem. Bronz 2, nie grałem aż tak super źle tutaj. Trochę biedny jest. O! 80 HP został. Ja bym sobie blue wziął. No teraz zwanie, to mogę przytankować trochę. A coś tam robisz? A zabiło jeszcze. A tutaj miniony kończą gierkę, nie wiem czy mi widzą. Jest to? Jest. Ładnie to robimy z pasywki. A jest Herald? Czy nie, już Baron jest. Feel the electricity in the air. Destruction can be beautiful. Fajna jest ta pasywka, takie pioruny wylatują, nie? Widać, że ktoś ma tą pasywę na sobie. Próbujemy to ukraść tam dla mnie? Lud się fajnie, barony kradnie nawet. No, za szybko. Przynajmniej testowałem. Tego Trandla, jego DPS. Mógłbym wrócić w sumie, on sporo. Atenę? Nie, kupił coś innego. Może się podadzą zaraz. Typowa kobieta. Po prostu typowa kobieta, co teraz powiedział. Czy można to kupić w innych kolorach? No, są, reportują wszyscy. No, ta Illaoi jest tak sfidowana. Nie ma armora, co prawda, więc... No, ale jak oni pojedynczo wskakują, to oni dużo nie ogarną. No, to są najlepsze postacie, no, takie niższe ligi, moim zdaniem. Co są mi tankowne i robią damage? Właśnie Illaoi, jakiś Dariusz, jakieś Lee Sin'y w dżungli. No, patrzcie, ja jestem mocarny, mam super dipsy, ale jak raz źle gdzieś stanę, to jest po mnie. Co jest smutne. O Jezu, oni się kończą. Szkoda trochę. Lux tam dalej gdzieś idzie. To jest jakieś krótkie są te odcinki. Naprawdę, chciałem dzisiaj nagrać ten kedę, ale czuję się, że nie będę grać dobrze, więc no, nie chcę na siłę grać w League of Legends, wierzcie mi. A brązy są fajne, bo zawsze można coś zobaczyć śmiesznego i nie trzeba tryhardować tak bardzo. Więc dzisiaj była przygoda o Kunie, opowieści ogólnie remontowe. No już ten remont trochę połatwał, bo jest 2 tygodnie, coś takiego. Ale jakoś trzeba wytrzymać. Ale jest weekend teraz, więc weekend coś nagram z kamerką, naprawdę, obiecuję. Zapraszam na kolejne odcinki, trzymajcie się, cześć.